Walę harę na tą grę, kurwa. To jest poziom 3 punktów, nie? Wszyscy, a nie, no nie chcemy się to dyskutować już. Ajajaj. Wyżej zbuduj. Wyżej zbuduj. Kurwa. Co za debil. No co, kurwa? A to był turniej jeszcze w ogóle. Ja pierdolę, nie wiem, już mi się nie chce, kurwa. Ale co ty masz, kurwo, cheaty? Kurwo! Jebać, kurwa, pozdrawiam. Nie wiem, no nie wiem, kurwa. Nie wiem, no nie wiem, kurwa, nie wiem, no co ja mam powiedzieć, no? Wszyscy mają cheaty. Nie, ta gra umrze. Kurwa, ta gra tak umrze niedługo. Dziękuję bardzo Loraxens za 3 miesiąc subika. Big thanks, bro. Chuj, kurwa, i chuj. W ogóle też kiedyś był taki typek dosyć popularny na tych takich grupkach właśnie fitnessowych. Pewnie spotkaliście się z memami, bo od jego wypowiedzi memy się robiły. On tam właśnie mówił, że... Czekaj, jak to było? Siema, byku, co tam u ciebie? Jak tam dzisiaj libido? Jak tam dzisiaj libido? Stał mocno, kutas? I tak zagadywał w taki sposób. No musicie kojarzyć, jeśli kurwa siedzicie tu dużo w tym w internecie trochę, to na pewno go kojarzycie. No to wy jesteście świeżaki. No ale jest taki, siema byku, jak tam libido? Waliłeś już dzisiaj konia i normalnie zaczął do mnie pisać ten typ, nie? I on chciał jebiące majty ode mnie odkupić. On mówi, ale dawaj takie zsiłki. To nie był troll, to był chory psychicznie człowiek. No na FB z nim memy, no to... No. On dawaj takie śmierdzące majty, nie? Takie posiłce, ja odkupię za 200 zł. Kurwa, mnie torturował tym, normalnie mówię wam. Ma nieskończony kont na Facebooku. Cały czas te jebiące serem, kurwa, majty posiłce odkupować od ludzi. Co jest straszne, kurwa. Ale mogłem zarobić. Mogłem zarobić wtedy, tak. Ale bałem się. I słuchajcie tego. Jest, naprawdę jest coś takiego. Jest taki fetysz, że jara cię brud. Dawaj brudne majty śmierdzacze kipo. Dzięki kacham bardzo za bitsiki. Straszne to jest, takie naprawdę już... To jest za mocne dla mnie, nie? Se wyobrażam, że on zakłada te majty, które jebią serem na głowę. Zaciąga się tym kurwa serem, tym brudem. I nie wiem, i swali konia. Nie, ja go zablokowałem, bo ja tam mówię, że gościu, ty jesteś chory na łeb, coś tam leczy się, nie? On, dlaczego ty mnie wyzywasz? Dlaczego ty mnie wyzywasz? Ja mówię, że nie wiem, że udostępnię te screeny na policji. On mówi, widzimy się w sądzie, widzimy się w sądzie. On co chwilę zakłada też nowe konta. Ja jakbym zapamiętał jego nick, ale on spisał do mnie 7 razy z 7 różnych kont, kurwa. Nie ciężko się domyślić, jak zawsze zaczyna tak samo gadkę. Siema, byku, jak tam dzisiaj libido? Waliłeś już dzisiaj konia? Ja pierdolę, straszne to jest dla mnie. Ja was jebię? Ale chłopie, co ty gadasz? Na walentynki chciałem wam zaprezentować mapę, kurde, w Minecrafcie. W sumie lobby. Lobby, bo to nie jest mapa i to jest tylko lobby, z którego się wchodzi do minigamesów. A wy mnie, kurwa, obrażacie, że chujowe, jebać cię. Wiecie, jaką mi to przykrość sprawiło? Nic nie jest w stanie mi zrekompensować już dzisiejszego dnia. Skrzywdziliście mnie. Kurwa! Pierdolę go, typa! Fuck, wylewiasz jeszcze, dostajesz ode mnie bonusa na 20 lat bana, kurwo. Rób se nowe konto. To był Chrisu, pozdrawiam cię, Chrisu, ale tak czy siak, kurwa, nie z noscoper, wiał. A dlaczego wszyscy trafiają we mnie? Kurwa, pierdolę tą grę jebaną! W każdym!
Każdy najmniejszy bullet we mnie napierdala. Jebać to, kurwa. Zawsze, kurwa, się wychylisz, dostajesz głowę. W chuj w tego Fortnite'a. O, delay'ta robię z komputera. Sytuacja, która nastąpiła. No! Ja w jej wieku miałem taki tor, gdzie Hot Wheelsa puszczałem, a ona ma już tutaj, proszę, zobaczcie, Apelka. A ja Hot Wheelsa puszczałem, kurwa, na torze za 100 zł. To jest takie odrobaczenie. Wow, ale ładne! Ale gówno. To chyba nie jeden. Ołówek. Ja pierdolę. Ołówek chyba. Jakie gówno. Ale no muszę powiedzieć, że ło. Świetne. Takie ja to ja pisałem jak miałem 3 lata, kurwa, w przedszkolu. A teraz paczka od kogo? Wow. Cześć mi się, mam na imię Dominika. Mam 6 lat. Ja pierdolę, 6 lat ma i robi paczkę dla 8-latki, kurwa, na YouTubie. Żałuję, że tu trafiłem, kurwa, bo już teraz wiem, że to już jest, to jest koniec, kurwa, świata. Dla mnie to jest koniec świata, byku. 6-latka, kurwa, paczkę dla 8-latki robi. Przecież jak ona te rysunki, to i tak do kosza lądują. Jak ona ma, kurwa, kompas Apple'a, gościu. Apple Watcha ma. No. I ta rodzina w klece się jara naklejkami, kurwa, za złotówę. Nie no, co jest grane? O kurwa! Kings, pamiętasz jak DMG w nocy za 300 zł nie chciał chujem uderzyć ze zgonowanego kumpla w pysk? Pamiętam, dostał 300 i wyłączył streama, kurwa, 15 minut temu. I nie chciał walnąć w mordę pijanego kumpla. Pamiętam to. Pamiętam to, gadaliśmy wtedy nawet na czacie, że powinien to zrobić. Dziękuję bardzo, Pumpkin, za 100. Pushing it, bro. Powinien to zrobić. Jakby teraz tutaj DMG spał najebany, takiego by luja dostał, żeby się już chyba nie obudził dzisiaj. I z psem wyszedł, a potem jak wracał, to udawał, że mu się, kurwa, nie wiem, internet rozjebał i już nie było streama. Pamiętam, ja takie rzeczy nie zapominam. Czemu oni nagrywają dziecko, jak ona się, nie wiem, kąpie, kurwa, z lalką? To jest chore! To jest, kurwa, chore! Nie, no nie mogę tego oglądać, kurwa, niekomfortowo się czuję. Takie materiały nie powinny się znajdować na YouTubie. Pierdolę to, co to ma być? Kurwa, zgłaszam ten kanał, kurwa, gdzie tu się zgłasza? Wyobraź sobie, że nagrywasz swoje 9-letnie dziecko, kurwa, w wannie. To jest chore, kurwa, to jest chore. Ale wiesz, że robisz na tym kaśle... No nie, no to jest, kurwa, nie mógłbym tego zrobić, kurwa. Ja pierdolę, nie rozumiem tego. Zgłaszam to, kurwa, za napastowanie dzieci i wykorzystywanie. Treści pornograficzne to są, kurwa. Nagość zakryta. Gdzie jest coś takiego? Kurwa. Na dziecko, kurwa, w wannie. W wannie 9 lat. Patologia. Zróbcie coś z tym. Dziękuję. Jedynie co Miłosz wykorzysta tą puszkę do tego, żeby wlać sobie wodę lub inny jakiś sok ewentualnie, bo jest w takim wieku, że to, co jest zakazane, to jego ciągnie i lubi na przykład pić poprzez słomkę wodę z takiej właśnie puszki. Także ja dobra, dziękuję. Kurwa, ty. Nie pijcie jeszcze. Ręka do góry na czacie. Kto trzyma zamiast szklanek, kurwa, puste puszki w szafce i se tam nalewa picie albo wodę i ładuje ze słomki. No kurwa, nikt tak nie robi. Co ty, gościu, pierdolisz? Ty się odkleiłeś, chłopie. Teraz i oglądajcie. A przepraszam, nas. Jednak ja wszyscy. Cześć, a teraz chłopaków oddam. Stara po wywiadówce. Ale mam kurtkę na lata. Nie stara, tylko grubą, mamusia. Tak, była na 2 lata. Dziękuję, Krzysiek. Mnie zawsze mama wracała. Znaczy nie, moja mama nie chodziła na wywiadówki. Zawsze ojca wysłała, bo mówi: Andrzej, idź, bo ja się znowu załamię. I ja tak powiem, o 19 w domu wywiadówka się jakoś o 17 zaczynała, tam o 18 się kończyła. Ja zawsze... To był wtorek i ja zawsze udawałem takiego zmęczonego po treningu. Bo jaki dzisiaj miałem ciężki trening, nie. Idę spać od razu i się kładłem. I wiecie, na następny dzień już tam wyjebka, kurwa. Nikt nie pamiętał, że była wywiadówka. A mnie opierdol zawsze mijał.
O kurwa, czekaj, bo my... Pała ściga jebana. Co? Ej, dwa gwiazdki, dlaczego? Faktycznie... Głowa tak jakby szybciej odpadła niż wcześniej, jak to robiłem. Mnie to śmieszy, jak kurwa taksówkarz próbuje policji pomóc. Spierdoleniec ciężki. Dlaczego od razu wybuchłem? Nie no, nie no. Dlaczego motor tak szybko wybucha? Bo tego nie rozumiem. Kurwa mać. A się rozłościłem totalnie. Wypierdala stąd. Nie no. Co robisz? Ty piaro. Bomby kurwa w dachy wale. Wysiadasz, wysiadasz stąd. Co jest? Kurwo jebana. Zamknięte miała. Nie no, rozpierdalam ją ty. Kurwo, hamuj jebana! Nie no, rozpierdalam ją, no nie wiem co mam zrobić. Rozpierdalam. Co wy tu piszecie jakieś? Kurwa. Rozjebana jesteś już. No, amen. I się nie pojawia się, zniszczy samochód. Kurwa, ty piara sobie z bołami to atakuje. Nie wiem, no popsułem coś, jak zwykle, kurwa. No ale nie mogłem jej ani wyjebać z wozu. Pęknięte koło. A, przez szybę ją wyjebać. Okej. Okay. No ale wystraszyłem ją, no napierdalałem wóz, tak? Powinna wysiąść, zesrać.